Cześć, z tej strony Gra w Zero Vlog Literacki. Dzisiejszy odcinek trochę o innej porze, innego dnia niż zapowiadałem, z tego względu, że traktuję go nieco inaczej, bo to taka mała reklama, to może złe słowo, nie reklama, tylko raczej zachęta dla Was do wzięcia udziału w pewnym plebiscycie, o, że tak powiem. A o co chodzi? A chodzi o, nie bójmy się użyć tego słowa, najważniejszą nagrodę przyznawaną przez polskich fanów fantastyki, czyli Nagrodę Literacką Fandomu Polskiego imienia Janusza Zajdla za rok 2018. Film o tej nagrodzie robiłem jakiś rok temu albo 2 lata temu, możecie go znaleźć na kanale. Tam trochę ciekawostek i historii tego wyróżnienia sobie posłuchacie. Natomiast dzisiaj chciałbym Was zachęcić do tego, żebyście wzięli udział w głosowaniu na utwory, które otrzymają nominację do nagrody. Dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że nagroda imienia Janusza Zajdla przyznawana jest de facto od początku do końca przez szerokie, w miarę szerokie grono czytelników, no bo nominacje wybieramy my wszyscy, natomiast o tym, kto otrzyma nagrodę, decydują uczestnicy Polkonu. Więc jakby na to nie patrzeć, no całkiem spora grupka ludzi czytających fantastykę głosuje. Więc im nas będzie więcej, tym moim zdaniem raz, że to wyróżnienie będzie bardziej prestiżowe, bo mimo wszystko, cokolwiek by o tym nie mówić, to mimo wszystko czytelnicy fantastyki są jednak jakąś niszą. Nie grozi nam przynajmniej na razie, może się mylę, ale takie mam wrażenie, aby z Zajdla zrobiło się coś w stylu nagrody, nie wiem, Lubimy Czytać, tak? Gdzie po prostu całe masy ludzi czytających rzeczy, które są tylko i wyłącznie reklamowane i promowane w mediach głównego nurtu, gdzieś tam wybierają te książki im wciskane i wygrywa ten, kto ma najlepszą reklamę. Mam wrażenie, że fantastyka jeszcze do tego poziomu nie spadła i że przynajmniej w najbliższych latach nie spadnie. Dlatego chociaż czasem się zżymam na to, że Zajdla dostał nie ten, kto ja uważam, że powinien dostać, że Zajdla często nie dostają powieści najbardziej ambitne, przy tym dobrze napisane, tylko to, co się podoba, tak? Ta fantastyka rozrywkowa. Zresztą sam też, zobaczycie za chwilę, będę wskazywał jakieś utwory no, reprezentujące ten nurt twórczości, to mimo tego wydaje mi się, że jednak ta nagroda reprezentuje pewien poziom. Nawet jeżeli nie na etapie nominacji, bo tutaj się czasami różne dziwne rzeczy zdarzały w nominacjach, jak popatrzycie sobie na historię, to na poziomie laureatów to z reguły jest rzecz, która przynajmniej jest porządnie napisana od początku do końca. Tak więc, zachęcam do wejścia w link, który znajdziecie pod moim filmem i tam będziecie mieli taki formularz, gdzie możecie wpisać 5 opowiadań, na które chcecie oddać głos, do 5 opowiadań, oczywiście może być ich mniej, i do 5 powieści, na które również chcecie oddać głos. Na koniec wypełniacie kilka informacji na swój temat, tak żeby pewnie można było to zweryfikować. Otrzymujecie maila z potwierdzeniem i głos jest oddany. Gdyby ktoś z Was chciał wiedzieć, jakie powieści są, z jakich powieści można wybierać, znaczy można wybierać z szeroko pojętej grupy książek, grupy opowiadań określanych jako fantastyczne, natomiast jest taka lista pomocnicza, na której prawdopodobnie są prawie wszystkie i opowiadania, i powieści. Możecie sobie tutaj przejrzeć, jest sporo ciekawych rzeczy, zakwalifikowano to Karczuk, na przykład z jej opowiadaniami bizernymi, no w zasadzie czemu nie, jak najbardziej tutaj pasuje i możecie sobie z tej listy wybierać, ona też się znajdzie pod moim filmem, tak żebyście mogli ją bez problemu odnaleźć.
A teraz już przejdę do moich nominacji i do tych powieści i opowiadań, które ja postanowiłem wskazać. Ci, którzy regularnie oglądają mój kanał, to zapewne wiedzą, że nominacja pójdzie z całą pewnością do Anny Brzezińskiej i jej powieści pod tytułem Woda na sicie. Była recenzja na kanale, jak ktoś nie oglądał, to może to nadrobić. Ja tylko przypomnę, jakby się komuś nie chciało albo chciał sobie takiego skrótu posłuchać, że to jest książka, która zachwyciła mnie przede wszystkim podejściem do tematu, jaki Brzezińska podjęła, bo to jest z jednej strony rzecz jasna powieść fantazy, chociaż magii jest tam niewiele, to jest ona dość istotna dla fabuły, bo bez magii no, nie mogłoby się to wszystko potoczyć tak, jak się potoczyło. Ale z drugiej strony Brzezińska bardzo mocno siedzi w historii naszego świata, mimo że akcja powieści rozgrywa się w zupełnie innej rzeczywistości. To my możemy dopatrzeć się tam echa pewnych wydarzeń z północnych Włoch, średniowiecznych, procesów o czary, o herezję, jakie się wtedy odbywały, przełożonych oczywiście na rzeczywistość powieści. Pod względem gatunku Anna Brzezińska tak jakby usiłowała naśladować źródła akta procesów o czary, procesów o herezję, ale też czerpie bardzo dużo z różnych znanych i nieznanych w naszym kraju tak zwanych mikrohistorii. Co to jest za gatunek, to też odsyłam do filmu na moim kanale pod tytułem Powrót Martina Guerre. I właśnie z tych przyczyn, oczywiście tu jest jeszcze co najmniej kilka plusów tej powieści, które sprawiły, że ja ją nominuję, ale głównie z tych przyczyn chciałbym, żeby Woda na sicie dostała chociaż nominację do Nagrody Zajdla. Natomiast nominuję jeszcze z całą pewnością książkę Marty Kłać-Kocot pod tytułem Dzień Kota Nocowy, tom drugi. Miałem z tą powieścią pewien problem, dlatego że no, moim zdaniem ona powinna zostać wydana w jednym woluminie. Stało się tak, że wydawca to podzielił na dwie części i te części tworzą jedną całość. Więc tutaj jakby w zeszłym roku nominacji nie było dla pierwszego tomu, ale teraz mogłaby być dla tomu drugiego. I w sumie fajnie by było, gdyby się tak stało, dlatego że to jest, mam wrażenie, pisarka, która gdyby trochę jeszcze popularności jej przydać, to mogłaby nam naprawdę ładnie tutaj błysnąć kolejnymi swoimi książkami. Mam nadzieję zresztą, że jakieś tam planuje. Dzień Kota Nocowy to znowu powieść fantazy i znowu takie fantazy naprawdę intelektualne. A tom drugi jest lepszy od pierwszego, więc tutaj się trochę rozgrzeszam tym moim głosowaniem na nominację, dlatego że Kłać-Kocot pokazuje, że naprawdę dobrze sobie radzi z zakończeniami, a to wcale nie jest takie proste, bo nawet najlepszym w świadku fantastycznym potrafią nie wyjść, a niektórym regularnie nie wychodzą zakończenia. Tak tutaj jest wręcz przeciwnie, koniec jest lepszy nawet od początku. Sama książka to, jak już wspomniałem, też intelektualna gra z czytelnikiem. Możecie recenzję znaleźć zresztą na moim kanale. Wymagająca, no naprawdę dużo od czytelnika, dużo wiedzy z zakresu literatury i teorii literatury też, ale nawet jeśli tej wiedzy nie mamy i nie wiemy, czym na przykład jest, czy tam była figura Kłącza, to powinniśmy naprawdę cieszyć się tą książką. Ona zarówno na tym poziomie intelektualnym, jak i jeżeli poprzestaniemy tylko na śledzeniu fabuły, nie powinna nam sprawić zawodu i to jest rzecz, która się w fantastyce wcale nie tak często zdarza. Więc druga nominacja, Marta Kłać-Kocot, Dzień Kota Nocowy, tom drugi. Postanowiłem wyróżnić jeszcze dwie powieści, choć tutaj trochę się wahałem, ale w każdym z tych dwóch przypadków wahałem się z innych przyczyn. Jeżeli chodzi o Roberta Wegnera i jego Każde martwe marzenie, to też trochę z tego powodu, co w przypadku Marty Kłać-Kocot, no to jest część jakiegoś większego cyklu,
I to raczej taka część, której no ciężko by było czytać bez znajomości czegokolwiek wcześniej. Ale jest to taki cykl, który naprawdę trzyma poziom i każda z kolejnych książek z opowieści Mekhańskiego Pogranicza na pewno nie jest gorsza od poprzednich. Czy jest lepsza, to już jest zupełnie inna sprawa. Robert Wegner nie ma chyba, przynajmniej na razie tak mi się wydaje, jakichś ambicji do opowiadania nie wiadomo jak pokomplikowanych historii, które wymagałyby tutaj no, naprawdę jakiegoś olbrzymiego wysiłku intelektualnego. Są to raczej opowieści typowo rozrywkowe, choć pewne elementy mogą świadczyć o tym, że na końcu nas autor czymś może zaskoczyć, ale to jeszcze zobaczymy. Ale właśnie też między innymi dlatego na Wegnera głosuję, ponieważ fajnie by było, gdyby ta fantastyka rozrywkowa też prezentowała pewien dość wysoki poziom, który moim zdaniem on jak najbardziej prezentuje. Recenzja książki również była na kanale, więc także możecie ją sobie znaleźć i przesłuchać. A druga z tych powieści, które tak ze znakiem zapytania nominuję i czwarta w sumie z nominowanych przeze mnie powieści, to Imperium Chmur Jacka Dukaja, a znak zapytania z tego powodu, że mi się wydawało, że to wyszło jako opowiadanie. Tylko, że no rzeczywiście bardzo długie opowiadanie, bo prawie chyba 200 stron, jak nie więcej, więc nic dziwnego, że zaliczono Imperium Chmur jako powieść, a nie jako opowiadanie. Trochę się zdziwiłem, jak spojrzałem na tę listę. No ale dobrze, niech tak będzie. Niech Imperium Chmur znajdzie się wśród nominowanych do najlepszej powieści, do nagrody. To Anna Brzezińska będzie miała całkiem niezłą konkurencję, dlatego że opowiadanie, powieść Jacka Dukaja, to też jest utwór, który zarówno na poziomie fabuły, na poziomie psychologii postaci, na poziomie pomysłu, na poziomie pewnych gier z literaturą, tutaj z literaturą japońską, prozą japońską epoki Meiji, sprawdza się wyśmienicie. Jest książka, która gra naprawdę pod każdym względem. Dukaj też nie jest pisarzem idealnym. Jemu często zdarza się, no nie, często to źle powiedziane, ale czasami zdarza mu się zawieść na poziomie fabuł, bo on jakby intelektualnie jest z reguły bardzo równy i naprawdę wysoko mierzy, natomiast na poziomie fabuł czasami tam rzeczywiście pewne rozwiązania nie były moim zdaniem takie, jak być mogły. Natomiast tutaj w Imperium Chmur wszystko jest na swoim miejscu i wszystko tej takiej powolnej narracji pseudo-japońskiej jest oddane, więc chciałem znowu powiedzieć opowiadanie. Powieść totalna, nie, to może za dużo powiedziane, ale na pewno bardzo, bardzo dobra powieść Jacka Dukaja. Z tego też tytułu nominacja, wskazanie ode mnie na nominację do Nagrody Zajdla za Imperium Chmur. I jeszcze o opowiadaniach na koniec, bo z reguły ja opowiadań nie zgłaszałem do nominacji, dlatego że ostatnio ich niewiele czytam. Ale tak się zdarzyło, że w tym i zeszłym roku przeczytałem ich z kilkanaście, więc stwierdziłem, że co najmniej kilka uda mi się wybrać. I początkowo miałem zamiar zgłosić Jacka Dukaja Imperium Chmur i Łukasza Orbitowskiego Sforę, ale ponieważ Dukaj wpadł do powieści, to stwierdziłem, że jeszcze jedno wybiorę. Ale o tym za chwilę, bo na pewno będzie tutaj Sfora Łukasza Orbitowskiego i bardzo bym chciał, żeby to opowiadanie dostało chociaż nominację, jeżeli nie Zajdla. Bo to jest bardzo dobry, bardzo mocny tekst, świetnie napisany, niezwykle klimatyczny. Historia Polski, trudna historia Polski ostatnich 150 lat, można by powiedzieć, bo całość zaczyna się w powstaniu styczniowym
i powiązana z historią rodziny, nad którą ciąży pewna klątwa, może za dużo powiedziane, ale przez którą przewija się pewien artefakt, który bardzo wiele daje, ale równie wiele, a może nawet jeszcze więcej, zabiera. Nic więcej nie powiem poza tym, że Orbitowski wraca do... przestaje epatować przydotą, przestaje epatować jakimiś wydzielinami z ludzkiego ciała, a wraca do czystej grozy. Bardzo, bardzo dobre opowiadanie. I jakie jest to drugie, które wrzuciłem za Dukaja? Może was zaskoczę. Ale to jest Aneta Jadowska i Boży Dłużnik. To nie jest opowiadanie genialne. To jest też opowiadanie, które jest częścią większej całości, więc no siłą rzeczy mogłoby się tutaj nie znaleźć w tych moich nominacjach, ale się znajdzie. Dlaczego? Dlatego, że autorka pokazała mi tym opowiadaniem, że naprawdę dobrze opowiada historię. Mimo pewnych problemów, które mógłbym z tym opowiadaniem, z tym tekstem mieć, to jest taka naprawdę przyjemna, nieco mroczna, nieco ponura historia o polskich Tatarach. Może mroczna to jest za dużo powiedziane, taka nieco przygnębiająca, żeby no smutna, o, to jest dobre określenie. O polskich Tatarach, o ich religijności, o ich kulturze, z wątkiem gdzieś tam z boku historii alternatywnej, jakże inna od tego, co Jadowska pisze. I fajnie by było, gdyby to opowiadanie zostało nominowane, przynajmniej zostało nominowane do Zajdla, bo może to byłby taki sygnał w stosunku autorki, że warto spróbować też czegoś innego, odejść od utartych schematów, bo ten Boży Dłużnik wyszedł naprawdę dobrze. I tyle ode mnie. Jeżeli wy będziecie głosować w tym roku, będziecie wybierać nominacje, to dajcie koniecznie znać w komentarzach pod filmem, co zgłosicie. Mam nadzieję, że będzie nas co roku więcej i więcej i więcej, mimo tego, że nad Polkonem się chyba jakieś czarne chmury zbierają, to miejmy nadzieję, że wyjdziemy z tych problemów bez szwanku. A my słyszymy się w kolejnym odcinku Gra w Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu.